szkole podstawowej nr 2 w Ostródzie odbyła się niecodzienna lekcja z wychowania fizycznego. Projekt pod tytułem Rozgrzej się na sukces koordynowały studentki z drugiego roku Politechniki Gdańskiej oraz nauczyciele. Projekt ten ma zachęcić młodzież, dzieci do uprawiania sportu, do oderwania się od komputerów, od telefonów, co w dzisiejszych czasach jest bardzo popularne, nagminne i próbowała zmobilizować, zachęcić dzieci poprzez ten projekt do udziału w sporcie, do ruchu. Dyrektor szkoły Barbara Wiśniewska z chęcią przystała na ten pomysł. W końcu sport to zdrowie. My jako szkoła, jako instytucja dbamy o to, żeby nasze dzieci były aktywne, żeby brały udział w różnego rodzaju zajęciach sportowych, bo tak jak wspomniał pan Piotr Milewski, niestety jest zauważona taka tendencja, że dzieci wolą spędzać czas przed telewizorem, przed komputerem, a my chcemy je troszeczkę odciągnąć i chcemy pokazać im, że warto ćwiczyć, warto zajmować się sportem. Przykładem na to byli zawodowi siatkarze z Indyk Pol AZS Olsztyn, którzy poprowadzili trening dla uczniów szkoły podstawowej nr 2 oraz specjalnie zaproszonych na tę okazję gimnazjalistów z gimnazjum nr 1 imienia polskich nobistów w Ostródzie. To jest fajna inicjatywa, gdzieś tam przyjechać właśnie do dzieci, do szkół, rozpromować siatkówkę, ale przede wszystkim sport, bo zaszczepić bakcyla gdzieś tam dzieci w sporcie to jest, wydaje mi się, ważne w tych czasach, bo gdzieś tam dzieci uciekają od sportu, słyszy się na temat zwolnień z WF-u i tak dalej, dlatego wydaje mi się, że takie akcje są jak najbardziej pożądane w tym momencie. Młodzież nie mogła doczekać się na trening z tak profesjonalnymi siatkarzami. Taka okazja nie zdarza się często. Bardzo się ekscytujemy, nie możemy się doczekać i tego, czekamy na trening. To jest główny tego cel. No wiadomo, będzie to trening z zawodowymi siatkarzami, także wszyscy są na pewno podekscytowani. No i cieszymy się, że mamy taką szansę, bo to nie zdarza się na co dzień taka szansa, także będzie na pewno super. Dla siatkarzy taka lekcja jednak to nie nowość. W miarę swoich możliwości reagują na zaproszenia ze szkół i z chęcią odwiedzają okoliczne placówki. Chcemy spotykać się z młodzieżą, chcemy w jakiś sposób aktywizować im te dni w szkole, chcemy im pokazać, na czym polega profesjonalna siatkówka, po to, żeby poprowadzić trening, po to, żeby poopowiadać, jak zostać profesjonalnym sportowcem, że uprawianie sportu może być pomysłem na życie, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, bo tutaj łatwiej jest znaleźć talent, taki charakterny talent, który będzie chciał mocno trenować i zajdzie daleko. Kto wie, może właśnie na tej sali narodzi się kolejna sława piłki siatkowej w Polsce. Każdy sportowiec zaczynał swoją karierę właśnie w taki sposób. Gdzieś tam od klasy szóstej podstawowej tak naprawdę zacząłem gdzieś tak odbijać piłkę. Było gdzieś tam pomiędzy tym jeszcze inny sport, no ale w końcu została siatkówka i tak jest do dzisiaj. No, mi ten sport sprawia dużo radości, kiedy przychodzę na trening, nigdy nie jest tak, że jestem znużony albo zmęczony, zawsze chcę trenować i robię to z wielką przyjemnością. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 w Ostródzie już myślą o swojej przyszłości związanej ze sportem. Po takiej lekcji trudno mieć inne marzenia. Chciałabym może być piłkarką. Piłkarką albo siatkarką. A ty? Ja to samo, bo bardzo lubię siatkówkę, piłkę ręczną i nawet piłkę nożną, bo dla mnie to są bardzo łatwe sporty. Niezależnie od tego, czy szybko biegasz, dobrze grasz w piłkę, czy z łatwością rozwiązujesz zadania matematyczne, zawsze możesz zostać mistrzem w jakiejś dziedzinie. Oby tylko sprawiało to przyjemność i przynosiło pozytywne efekty.